Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Gorąco nie tylko za oknami, ale także na boiskach pierwszoligowych. Siódma kolejka pierwszej ligi za nami. Magazyn Pierwsza Klasa. Witamy się z wami jak co piątek o stałej porze. Właściwie nie o stałej porze, bo zawsze się zmienia ta pora ostatnio. Ale wracamy w składzie, który możecie już kojarzyć. Trener Marcin Sasal. Dzień dobry. Rafał Grodzicki. Dzień dobry, witam. Maciej Wązowski. Witam serdecznie. Czemu się nie przywitałeś tak jak na zapowiedzi na Instagram, którą nagrywaliśmy tutaj przed momentem? No bo tamto musiało zachęcić ludzi, żeby do przyjścia, zaciekawić. To zaciekawimy, zostawimy, kto chce, to sobie tam zajrzy na Instagram kanału sportowego. Panowie, siódma kolejka za nami. Taka trochę warowa ta kolejka, mam wrażenie, bo sporo było tych interwencji VAR i to w takich dosyć newralgicznych momentach. I to może i dobrze z jednej strony, bo dzięki tej technologii mamy te wyniki sprawiedliwe, takie jakie powinny być. Coś, co wam najbardziej utknęło w pamięci z tej serii gier, której wyniki teraz widzimy? To, co powiedziałeś, że sprawiedliwe. Ja uważam, że niesprawiedliwe. No to bardzo dobrze, pokłóćmy się. Bo niektóre są... Ten VAR pomaga w niektórych sytuacjach, a w niektórych przeszkadza, bo po pierwsze VAR nie jest w 5D i nie widać siły ruchu, nie widać tych wszystkich rzeczy, ile ten, który, na którym gwiznął rzut karny, dodaje od siebie. Mhm. Tego kompletnie nie widać i dlatego nie wiem, no, może być, że po połowie słuszne decyzje czy nie. Myślę, że omówimy sobie to przy okazji wszystkich meczów, bo trochę kontrowersji rzeczywiście było. Mhm. No zdecydowanie. Ja przy jednej decyzji VAR-u gdzieś tam nie byłem w 100% pewny. Chodzi mi bardziej o mecz pod Beskidzia i faul na Jodłowcu. No ale z drugiej strony uważam, że fajnie, że mamy ten VAR i... Ale tam byłeś przeciwny, że tam nic nie było? Było ciągnięcie? No było ciągnięcie, ale też odnoszę wrażenie, że Jodłowiec tak jakby nie był zainteresowany. Może nie zainteresowany, ale ta piłka i tak by do niego nie trafiła i tak, ale... Dojdziemy do tego, będziemy to dokładnie. Ja nie wiem, o co tam chodziło, tam czy Tiancane trzymał Rodrigueza, bo mi się wydaje, że to o to chodziło. Bo ja to oglądałem tyle razy i ja tam nie widziałem... Jodłowca widziałem później tylko na pierwszym planie. Za moment o Podbeskidziu. Maciek, co ty zapamiętasz z tej kolejki? Co ja z tej kolejki zapamiętam? No zapamiętam przede wszystkim wysokie zwycięstwo GKS-u Tychy, 5-0. Kryzys zespołu Dariusza Dudka. To było takie, no, dla mnie trochę szokujące. Widać, że Sandecja, kiedy nie grał u siebie, nie jest tym samym zespołem, a tutaj w Niepołomicach gościnnie występowali. No i z posadą trenera Dudka może być gorąco. Będziemy też rozmawiać o zagrożonych pozycjach trenerskich dzisiaj, bo takie dwa nazwiska się pewnie na czoło tej karuzeli wysuwają. Zaczynamy od meczu piątkowego Łódź. ŁKS grał z Ruchem Chorzów, wygrana 2-0 i to był mecz, który był określany mianem hitu kolejki i chyba nie na wyrost, no bo grają dwie uznane firmy. Firmy, które są w czubie tabeli. ŁKS ostatecznie wygrywa 2-0, nie traci nawet gola. Czwarte miejsce łódzkiego klubu sportowego przed tą kolejką. No a teraz już jest naprawdę bardzo przyjemnie, bo już jest wicelider. No i rzeczywiście styl gry się zmienił u jednej i drugiej drużyny. Regres na pewno ruchu. Ja ruch chwaliłem do tej pory w tych programach, ale też tak trochę zapowiadałem, że te bramki tracone w końcówkach poprzednich dwóch meczów coś tam widocznie zadziałały w głowie, bo ruch praktycznie kompletnie no bez formy, można powiedzieć. Błędy totalne. Ta piłka zagrana do Pirulo prostopadła Dawida Korta, który umie te piłki zagrywać, świetnie to zawsze robił, jeszcze jako młody zawodnik już to miał i tutaj błąd Kasalika, no i tutaj stracona bramka, no i bardzo dobry mecz Mieszko Lorenza. Choć ten gol, pokazał... trochę przypadkowy, bo tam był strzał ta mocny z dystansu, tak. I rykoszet. Tak, to rykoszet, ale to trzeba zrobić, ale Lorenz jeszcze oprócz tego też miał udział przy tej akcji, bo to on odebrał piłkę, zagrał do Korta i Kort zagrał prostopadem do Pirulo, także dla niego na pewno to dobry mecz dla niego, natomiast ŁKS jest zdecydowanie lepszym zespołem w tym meczu. Dla mnie zdecydowanie, jeśli chodzi o to spotkanie, to takie pozytywne zaskoczenie to Mieszko Lorenz, tak. Fajnie się zaprezentował w tym spotkaniu, dołożył do tego właśnie tą bramkę. Mimo wszystko decyzyjność. Młody chłopak, który zdecydował się na oddanie strzału, trzeba go za to pochwalić. Debiutancki gol. Tak jest. To, co też trener powiedział,
Do tej pory Ruch, jak już popełniał błędy, to przede wszystkim pod bramką przeciwnika. Był nieskuteczny, ta nieskuteczność dalej została. Szczepan do tej pory jeszcze się nie odblokował i Ruch z tym ma problem, bo doskonale wiemy, jaką ważną postacią jest dla tej drużyny i te statystyki jego muszą być lepsze, aby to odczuła drużyna. Ale do tego doszły błędy w linii obrony i ja też uważam, że to podanie Korta możemy zachwalać, ale linia obrony złożona z trzech stoperów nie może zostawić takiej szerokości, aby ta piłka przeszła. I rzeczywiście, tu ja również bardzo często Kasolika chwaliłem, ale tu popełnił bardzo duży błąd. I gdy Kaleczukwu miał jeszcze dwie sytuacje i tutaj ŁKS mógł zdecydowanie wygrać. Kolejny dobry występ Kaleczukwu. Ale dla mnie ten zawodnik powinien być na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najlepszych strzelców tej ligi, bo on ma w każdym spotkaniu takie same sytuacje. Widać, że przede wszystkim ma depnięcie, ma to odejście jednym zwodem, balansem. Kiedy dobrze wyjść do piłki. Może to zrobić, ale nie może się wstrzelić. Ale myślę, że jak on już to zrobi, to będzie jednym z groźniejszych zawodników ofensywnych dla reszty drużyn w tej lidze. Rafał, ja mam do ciebie pytanie, bo ty pewnie Ruch oglądałeś, mimo tego, że był w trzeciej i w drugiej lidze dość wnikliwie. Jaka była wartość Michała Mokrzyckiego, tego zawodnika, który przeszedł do Wisły Płock? Jego brak jest widoczny w tej chwili według ciebie w Ruchu Chorzów? Uważam zdecydowanie tak. Na poziomie drugiej ligi również odszedł Neugebauer, młody chłopak, który zadomowił się w środku pola i z Mokrzyckim tworzyli naprawdę świetny duet, który jeden rozgrywał, drugi był od czarnej roboty. Czasami zamieniali się tymi funkcjami, ale rewelacyjnie się uzupełniali. Odszedł Neugebauer, został Mokrzycki i generalnie te dwie funkcje spoczęły na jego barkach. On był tym gościem, który miał cementować całą drużynę, atak z obroną i robił to doskonale. Myślę, że trener Skrobacz potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby i Sikora, i Swędrowski zapełnili tą lukę po odejściu Mokrzyckiego. Nie będzie to łatwe, no ale tak jak mówisz. Na razie Mokrzycki w Wiśle Płock nie gra. Nie gra, bardzo, ja uważam, kto wie, czy to jakiegoś last minute wypożyczenia tak, nie będzie. Uważam, że na pewno teraz bardzo by się przydało Ruchowi, ale z drugiej strony no, każda drużyna ma wzloty i upadki. Na tą chwilę, tak zresztą trener mówi, mam wrażenie, że Ruch pikuje, ale podobnie było w poprzedniej rundzie i trener Skrobacz znalazł na to antidotum, odbili się i później już naprawdę Ruch wyglądał bardzo solidnie. Wyraźnie jest to nie tylko w tej akcji, która przy bramce Pirulo, ale jak sobie przeanalizujemy, trener sobie przeanalizuje i wszyscy bramkę stracono, to Bielecki wybił piłkę w boczny sektor boiska, tam Darnkowski tą piłkę po prostu wybił. Mieszko Lorenz ją przyjął. Brak totalnej reakcji wszystkich zawodników oddaje strzał. Ja rozumiem, że był rikoszet, no ale zobaczmy, jak doszło do tej sytuacji. Tak? No to wybili piłkę w boczny sektor, nie potrafili jej tam opanować. Znowu jest zła reakcja całego zespołu, więc to się już powtarza po raz kolejny i w tych poprzednich meczach remisowych już były zalążki tego. Ale słuchajcie, no trzeba przyznać, że ŁKS wjechał na odpowiednie tory. Gra piłkę taką, jaką, do jakiej przyzwyczaił nas trener Moskal. Zaczyna im to naprawdę wszystko się zazębiać. I to był rzeczywiście mecz taki drużyn może uznanych marek, tak Adam zaczął tą rozmowę, ale przede wszystkim drużyn, które grają w piłkę. Mhm. Jedni i drudzy, jednych i drugich gra się bardzo podoba i ten mecz naprawdę był ciekawy do oglądnięcia. Natomiast nie podoba się postawa pod Beskidzia u siebie, bo to jest już jakiś kryminał. Słuchajcie, 11 meczów w pierwszej lidze u siebie i jedno zwycięstwo. Ostatnich 11 meczów pod Beskidzia. Przyjeżdża do siebie zespół, który na wyjazdach przegrywa. 3 porażki z rzędu przed tym meczem. No i co się dzieje? Pod Beskidzie stabilnie przegrywa u siebie, mimo tego, że miał rzut karny. Kamil Biliński nie wykorzystał tej jedenastki. I tutaj pojawia się postać rezerwowego bramkarza drużyny gości. Chyba najlepszy indywidualny występ tej kolejki, a na pewno taki mocno niespodziewany, bo to, co zrobił za Kevina Komara Krzysztof Wróblewski, który wszedł, no to nie tylko ten obroniony rzut karny, ale po prostu bardzo dobra postawa i głównie dzięki niemu te 3 punkty wyjechały z Bielska. Jest to wychowanek Akademii AP21 Kraków, czyli szkółki założonej przez Mirosława Szymkowiaka i Tomasza Frankowskiego. Taka ciekawostka. No i trzeba powiedzieć, że fantastyczny występ, bo ta obrona jedenastki strzelanej przez Bilińskiego. Biliński strzelił chytrze, bo strzelił w środek. On te nogi zostawił i
No i to była obrona na wagę 3 punktów, tak trzeba powiedzieć. Chytrze to strzelił Sołowiej z dużo większym spokojem, prawie identycznie, ale prawie robi dużą różnicę, bo mimo wszystko metr obok bramkarza zrobiło taką różnicę, że to Puszcza wygrała, ale rzeczywiście powinniśmy się znowu chyba połączyć z Bilińskim i jednak poprosić go o to, żeby dokończył to, co zaproponował, a powiedział, że to zostaje w drużynie, bo tam jest duży problem. Mecze pod Beskidzia w Bielsku są dużym problemem i z wypowiedzi Kamila wynikało, że my o dużo rzeczach nie wiemy. No pod Beskidzie myślę, że miało jakieś tam sytuacje. 2 strzały Drzazgi. Myślę, że też docenić trzeba tą sytuację Sitka, któremu trochę piłka uciekła i chyba tam żółtą kartkę chyba dostał z tego. Ja właśnie nie wiem, to było sam na sam. Czy późniejsza ta kontuzja i zejście Komara to nie było związane właśnie z tym starciem. Właśnie, no tam wiadomo, że to jest taka sytuacja dynamiczna, że napastnik ma piłkę. No właśnie o tym mówiłem, że no też bramkarz wychodzi w stronę piłki, zawodnik biegnie z piłką, no jest jakaś tam stykówka, no i rzeczywiście, no sędzia był bliżej, dał żółtą kartkę, natomiast zobaczmy to, co się działo, jeśli chodzi o VAR, faul Bonifacio na Serafinie. Co o tym powiemy? No tak, dla mnie takie 50-50, nie? No dla mnie zdecydowanie agresywne, nieodpowiednie wejście Bonifacio, przede wszystkim w polu karnym obrońca. Ale tam chyba piłka była musnięta. Ale przez nogi, mimo wszystko. Dla mnie ale to jest, zawsze jest pytanie, czy najpierw akurat, piłka, czy później? A miejsce w polu karnym, gdzie to jest? No ale mimo wszystko, no ale słuchajcie, no to jest tak by z każdym innym faulem, no nie możemy... No, ale nie możemy robić futsal, bo tak jak w koszykówce, że jest dotyk i ale już tu, od razu jest ale tu karny. Zdecydowanie nie było dotyku, że... to było agresywne. No właśnie tutaj VAR nie ma 5D, o tym mówiłem, że VAR nie ma 5D i nie wiadomo za jaką to jest siłą. Dla mnie sytuacja kontrowersyjna, powiem szczerze, ja nie byłbym zadowolony jakby... W mojej drużynie z takiego karnego byśmy dostali bramkę, przegralibyśmy mecz. Sorry, ale no... Czyli kontrowersja. Uważam, że kontrowersja. Wisła Kraków. Przechodzimy do meczu Białej Gwiazdy. Wygrywa ze Skrą Częstochowa 3-0. Szybki rewanż po tym, co wydarzyło się przed tygodniem, po tej pierwszej porażce w sezonie z GKS-em Tychy. Tym razem pewne zwycięstwo i zasłużone zwycięstwo. Wisła zagrała na swoim obiekcie tak, jak powinna. Po prostu zdominowała słabszego rywala. Komplet punktów w Krakowie. I to był pojedynek drużyn, które mają najskuteczniejszych bramkarzy jak na razie w pierwszej lidze. Obaj przed tym meczem mieli po 4 czyste kąta. Mikołaj Biegański w Wiśle i Jakub Bursztyn w Skrze Częstochowa. Po tym meczu, jak wiemy, 5 czystych kąt ma już Biegański, ale Bursztyn też w kilku sytuacjach pokazał się z dobrej strony. No Wisła zaczyna pokazywać jakość i chyba to wszyscy od Białej Gwiazdy oczekiwaliśmy tego po spadku, że ta jakość będzie. Taki nieoczywisty bohater dla mnie Jaroch, który przy 2 golach miał bezpośredni udział. Raz wyrzucił mocno piłkę z autu, raz strzelił piłkę mocno w pole karne. A to taki chłopak mocno ograny na poziomie pierwszej ligi. Dość nieoczywisty transfer, ale pokazuje, że właśnie takich wyrobników potrzebowali w Krakowie i za ten mecz dla niego duży plus. No, w pierwszej lidze potrzebni są też tacy zawodnicy. Nie może być drużyna zbudowana z samych panów piłkarzy, że tak powiem w cudzysłowie, którzy chcą tylko i wyłącznie pracować, jeśli mają piłkę przy nodze. Zawodnicy od czarnej roboty również są potrzebni. Ja jestem bardzo ciekawy, czy trener wyliczył średnią wieku Wisły Kraków z tego meczu, bo obiło mi się o uszy, że ona była naprawdę niska. Wisły nie akurat, no ale... Ale przede wszystkim podoba się to, że ci młodzi chłopcy zaczynają stanowić o sile drużyny, bo Młyński, naprawdę fajne spotkanie. Kasper Duda, kolejne dobre spotkanie, więc tych zawodników jest coraz więcej, tych ofensywnych zawodników. No i tak jak powiedziałeś o Biegańskim, on w tym spotkaniu, mimo wyniku 3-0, też pokazał swój kunszt bramkarski. To masz rację, jest kilka klubów, których czekają, aż się w końcu zamknie to okienko transferowe, żeby im paru zawodników nie podebrano, bo w Krakowie tak chyba myślą o Fernandezie przede wszystkim. Bo wyróżniają się zdecydowanie i to na pewno na to trzeba zwrócić uwagę. Parę takich klubów jest. Natomiast tutaj ja też chcę docenić jedną rzecz, że tak napędzającą Wisłę te akcje to też i od tyłu. I bardzo dobry mecz kolejny Igora Łasickiego, który też i tutaj raz, że kieruje tutaj tą defensywą, ale też podłącza się do akcji ofensywnych. To on przy tym aucie Jarocha przedłużył piłkę tam na drugi słupek, więc jest aktywny i widać oprócz tych tak jakby wyrównników, oprócz tych widać oczywiście też jasne punkty w tej Wiśle.
Ale tutaj jedną rzecz znowu chcę, na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Znowu ten VAR, sytuacja przy tym karnym, tak? No i pytanie, czy tutaj ile dodał Fernandez od siebie, a ile to był faul środkowego obrońcy, który no, był ostatnio bohaterem skry, a teraz troszeczkę jest takim negatywnym bohaterem. No i dla mnie właśnie to jest jeden i uważam, że to jest kontrowersyjny karny. Dla mnie zdecydowanie również. Jest, i że tutaj właśnie tego 5D nie było i nie było widać siły ataku. Kto kogo zaczepiał? Pierwszy tempo sędzia myć nie zagwizdał. Ale słuchajcie, no jest powtórka za bramki. Ja też do tego tej decyzji bym się przyczepił, bo rzeczywiście Fernandez bardzo dużo dodał od siebie. Nie ujmując nic Wiśle, bo tak zasłużenie jest. Wygrała. Natomiast podwinął wiadomo, 3-0 rzut karny, tak? To jest trochę... No ale to właśnie ta sytuacja, jak dla mnie, to jest obrazek, gdzie VAR powinien pomagać, a w tym przypadku nie wiem, czy sędzia postąpił dobrze, ale tak jak trener też powiedział, no Wisła tak czy tak zasłużyła na to zwycięstwo. Rozpędza się Wisła w tym spotkaniu również z minuty na minutę coraz lepiej wyglądała i zasłużenie wygrała. A czy zasłużyła na zwycięstwo ekipa Brukbetu Termalika? 2-1 wygrana nad Stalą Rzeszów. To był ciekawy mecz, w którym też się sporo działo, no ale jednak Brukbet znowu wygrywa i teraz to Stal może mieć trochę niedosyt po tym spotkaniu. Tam też była taka sytuacja, był gol na 2-2, ale ostatecznie właśnie po spalonym, więc też nieuznany. Tam była chyba nawet pozycja spalona, nie ten zawodnik, który strzelił ostatecznie gola, Mustafajew był na spalonym. Tak jest, No, no ja nie, znowu mam coś powiedzieć na ten temat kontrowersyjnego. Tak. Dla mnie nie było spalonego, absolutnie. Mustafajew jest na czystej pozycji. Pytanie, jak sędzia liniowy może podnieść chorągiewkę, sygnalizując po strzale, że był spalony, jak nie wie, czy ten zawodnik musnął piłkę głową ze swojej perspektywy. Mm-hmm. Bo ta piłka przeszła, tak ja się jest. Zastanawiałem nad tym, czy on dotknął tą piłkę. Jeżeli tak, no to wtedy wyznaczałby linię spalonego i wtedy Mustafajew byłby na spalonym. Nie było żadnego kontaktu, nie piłka nie szła w stronę bramki. Kompletnie nie miało to żadnego racjonalnego przełożenia i uważam, że to jest akurat no, sytuacja kontrowersyjna i tu powinna być bramka na 2-2 uznana. Natomiast jeśli chodzi o Brukbet, ja muszę powiedzieć, bo też nie za bardzo do tej pory chwaliłem. Chwaliłem przede wszystkim też tutaj jednego zawodnika, czyli Mesanowicza, że jak tam wchodził, to było trochę jakości. Teraz Mesanowicz zagrał od początku i tej jakości było co niemiara. W ogóle cały zespół grał bardzo dobrze i jakościowo można powiedzieć, że Brukbet zagrał na poziomie ekstraklasy, na tym, co ja się spodziewałem po prostu po tym zespole. I rzeczywiście zagrał nieźle. Atuty wszystkie pozabierane Stali. Też błędy, jeśli chodzi o Stal, jeśli chodzi o otwarcie piłki, o przede wszystkim o reakcję, bo zastanawiałem się, dlaczego tracą bramki. Trener mówił na konferencji, że to są bramki, że oni nie grają dobrze w obronie, bo tracą bramki po ataku, tak? Czym grają świetnie w ataku. No i teraz trzeba by się nad tym zastanowić, jak oni są ustawieni na boisku, kiedy tracą piłkę. Wszyscy są pod grania, czyli bardzo szeroko od siebie, bardzo duże przestrzenie i teraz nie ma tej reakcji po stracie. Stąd są błędy, bo błędy się zdarzają. Nie zawsze tą piłkę się będzie miało przy nodze. Zawsze się ją w jakiś sposób traci i to jest, myślę, że problem, który w Stali Rzeszów istnieje od dłuższego czasu, no bo można spojrzeć sobie na bilans bramkowy, tak? 10-11 w bramkach strzelonych. Rozumiem, że ta ofensywa wygląda świetnie, że tych sytuacji jest w każdym meczu co niemiara. A propos, w tym nie było tyle, co zawsze. Mm-hmm. Natomiast bramek jest spora ilość stracona. Ale ja odnoszę wrażenie, że Stal uczy się pierwszej ligi. Tak mogli sobie grać na poziomie drugiej ligi i po stracie zawsze drużyna zdążyła wrócić na swoje pozycje, zagrać bliżej siebie, odrzucić od siebie przeciwnika. Pierwsza liga to już są lepsi zawodnicy, lepsze drużyny. Termalika pokazała w tym spotkaniu, jak trzeba grać na tym poziomie. Nie było fajerwerków ze strony Termaliki, ale była jakość. Jakość, kiedy trzeba było przyspieszyć, kiedy była luka w obronie Stali Rzeszów, to każdy z pomocników tej drużyny wiedział, że trzeba tą piłkę zagrać. Tak no, padła bramka. Nie można Rafał się uczyć w pierwszej lidze, tak jak Góra, wyprowadza piłkę
i on traci w taki sposób, ta piłka zostaje wyłuskana i w jego miejsce, gdzie on powinien być, zostaje zagrana i wtedy jest sytuacja otwarta. Ale ja bym dał czas trenerowi Stali Rzeszów, bo ja wierzę w to, że on wyciągnie wnioski. Ale my tutaj nikomu nie zabieramy czasu, absolutnie. Ja myślę, że Stal potrzebuje tą rundę, całą rundę, nie kilka meczów do tego, aby jednak znaleźć odpowiednie proporcje. Ja myślę, że przyjdzie moment, kiedy zobaczymy Stal Rzeszów inaczej grającą. Stal Rzeszów, która... Ja myślę, że to będzie trochę kasus Rakowa Częstochowa tak w pierwszym jest. Sezonie w Ekstraklasie. Tak jest, ja też tak uważam, że to jest szukanie po prostu odpowiedniego systemu, aby nie tylko kopiować coś od kogoś, ale żeby Stal Rzeszów miała swój styl i ten styl dawał punkty, dawał też radość kibicom, którzy przychodzą i widzą, że to nie jest tylko obrona, że tak powiem, Częstochowy, ale to jest też również od czasu do czasu otwarta gra i myślę, że Stal Rzeszów się tego nauczy zdecydowanie, a Termanikę za to spotkanie trzeba pochwalić, bo zagrali jak taki naprawdę wytrawny bokser, który wychodzi na ring i wie, co dokładnie ma zrobić i kiedy zaatakować. Tak właśnie wyglądała Termalika i jak dla mnie zdecydowanie zasłużone zwycięstwo. To właśnie jeszcze słówko o Brukbecie. Dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem jest to, że Maurice Meszanowicz i Adam Radwański zostali w tym zespole. Radwański to jest taki motor napędowy, zwłaszcza teraz po odejściu Piotra Wlazło, kogoś takiego. Przepraszam, że ci przerwę, ale Radwański na pewno, bo z tego co wiem, to pan Kwiecień dzisiaj już się wybrał nawet do Niecieczy po tego zawodnika. To może po kostkę. Ja słyszałem, że kilka ekstraklasowych klubów chciało i jednego, i drugiego, dlatego szacunek dla właścicieli klubu z Niecieczy, że ich zatrzymali. I też warte odnotowania, 18-letni Marczuk ze Stali Rzeszów, prawy obrońca, którym interesuje się m.in. Piast Gliwice. Trzeba obserwować tego chłopaka. Ja uważam, że on nie zostanie. Jeszcze jest kilka dni i chyba ten chłopak jednak trafi do klubu ekstraklasowego. Zanim my trafimy do Gdyni na mecz Żarka, Odra Opole, jeszcze tylko wzmianka na temat promocji Canal Plus. 40 zł za Canal Plus online. Tam oczywiście trochę mocniejsze ligi niż pierwsza liga, między innymi Premier Liga, Liga czy Liga Mistrzów. A teraz już Arka Gdynia. No, opis znajdziecie oczywiście poniżej. Arka Gdynia z Odrą Opole to jest chyba największa niespodzianka, jeżeli chodzi o wynik w tej serii gier. Arka świetnie rozegrała ten maraton, kiedy graliśmy 3 mecze właściwie w tydzień, 7 punktów bez porażki. Natomiast, no właśnie, z czego wynika ta porażka z Odrą Opole w takim razie? Czy to jest trochę zmęczenie po tym intensywnym tygodniu, czy po prostu jakiś inny, niespodziewany splot zdarzeń? Dlaczego Arka przegrała u siebie z Odrą? Pamiętajmy o okolicznościach. 2 słupki. Janusz Gold obił słupek, Karol Czubak obił słupek. No więc gdyby minimalnie inaczej uderzyli, to by pewnie nie było tej rozmowy. Też trzeba podkreślić fajny występ Maćka Mokuszewskiego, który miał asystę w jednym ze swoich pierwszych występów po powrocie z Islandii. To był słaby mecz Arki. Słaby mecz Arki, bo trzeba też podkreślić, że bramkarz Gdynian Krzepisz miał naprawdę kilka bardzo dobrych interwencji, więc gdyby nie on, to goście mogliby strzelić przynajmniej jeszcze 7 jedną. 7 celnych strzałów Odry Opole. Tak, to trzeba podkreślić. No dobrze, ale wiecie, ile strzałów miała Arka Gdynia? Wiem, 25. Mieliśmy przed chwilą. 25 strzałów, więc no nie można powiedzieć, przede wszystkim. Nie można powiedzieć, że grali słabo totalnie, no bo rzeczywiście tych sytuacji było sporo. Tylko niezamienione na bramkę. Natomiast, no wiadomo, jest końcówka meczu, jest 1-1, natomiast no, Odra ma aut. I jeszcze tam komentatorzy z Polsatu mówili, a trochę na czas, bo jest końcówka meczu, to się okazało, że z tego autu przy bierności no, praktycznie wszystkich przyglądali się wszyscy, jak tracą bramkę w doliczonym czasie, więc to jest po prostu... No, ja odniosłem wrażenie, tragedia, że właśnie przy tym aucie już wszyscy myśleli, że będzie koniec. Spychała, wykorzystał idealnie tą sytuację, bo obrońca Arki był pewny, że Spychała ją będzie chyba przytrzymał przy chorągiewce. On bez zwodu po prostu zamknął akcję do środka, wjechał w pole karne, wycofał. I to kilo czasu miał. Naprawdę, bardzo dużo. Nikt go nie atakował na tym 16 metrze. Wycofanie do kleca idealne, a klec, myślę, że jakbyśmy go teraz postawili, dali mu 10 strzałów, nie wiem, czy chociażby raz identycznie trafił tak samo do bramki. Panowie, a wy nie macie wrażenia, że w Gdyni trochę nie wyciągnęli wniosków, że... No ja uważam, że tego awansu zabrakło przede wszystkim w poprzednim sezonie dlatego, że słaba była defensywa. I nadal wydaje mi się, że linia obrony to jest największa pięta Achillesowa Arki Gdynia. I tutaj jeżeli nie będzie jakichś wzmocnień do końca okna transferowego, to naprawdę znowu będzie problem. No też mi się tak wydaje. Tylko że ja bym powiedział bardziej
Czy problem był z linią obrony w tamtym sezonie? Czy grą w obronie? Czy z grą w obronie właśnie. To jest duża różnica, bo ten blok defensywy wcale źle nie wyglądał, ale źle wyglądał obraz całej drużyny, jeśli chodzi o bronienie. Tu akurat w tym spotkaniu linia obrony się nie popisała w żadnej sytuacji. Mimo tego, że Krzepisz bronił świetnie. Mhm. Tak, bramkarza generalnie za to spotkanie możemy pochwalić, ale ten rzut karny, dobrze mówię? Rzut karny również. Nieodpowiedzialne zachowanie jednego z obrońców. No nie można tak atakować, iść na raz jeszcze w swoim polu karnym. Tak? Więc... Ale tutaj w stosunku do innych meczów nie było kontrowersji 100% karnych. Tak jest. Mhm. Tak jest. No, tak, chciał tutaj... zagrać na wyprzedzenie, chyba nie skalkulował sobie tego, że jest w swoim 16, w swoim polu karnym i każda pomyłka to jest rzut karny. No, na szczęście bramkarz uratował tą sytuację, no ale gra się do 90 minuty i trzeba wierzyć w zwycięstwo. Odra uwierzyła i wygrała to spotkanie, aczkolwiek Odrę trzeba przede wszystkim pochwalić za taki fragment 15 minut, 20 minut, bo przycisnęła mocno Arkę i właśnie wtedy Krzepisz musiał się wykazać swoimi umiejętnościami. W Odrze na pewno się sporo zmieniło. 4 porażki to myślę, że taka sytuacja alarmowa, że wszyscy jak bokser znokautowany. Później udało się mecz wygrać, zremisować i teraz pojechali na Arkę i wszyscy patrzyli, czy to przypadek, czy to nie przypadek. Ale ta Odra rzeczywiście zaczyna swoje grać. Zaczyna powoli wyglądać jak Odra sprzed wakacji i to było pewne niebezpieczeństwo, natomiast od Arki się więcej wymaga, zdecydowanie. Mimo tego, że i Adamczyk i Czubaki tam kreowali grę, strzelali, stworzyli sporo sytuacji, to jednak liczy się to, co w sieci, a tego w sieci jest niewiele i przez ten pryzmat wyniku tą Arkę postrzegamy, że gra słabo. Ale myślę, że trzeba znaleźć jakieś przyczyny tego, że to tak wygląda. 2 bramki stracone u siebie. Tą drugą żeśmy omówili, że to po prostu jest bierność wszystkich. Już po prostu chyba zawodnicy poszli sobie do szatni po meczu i to jest rzeczywiście rzeczą trudną. I miejsce w tabeli, 8 miejsce, naprawdę nie przystoi zespołowi, który po 7 meczach ma aspiracje. Dalej oczywiście jest to możliwe, ale teraz trzeba będzie po prostu mało się mylić, żeby na rundę, na zakończenie rundy jesiennej liczyć się o te pierwsze 2 miejsca, bo jeśli chodzi o strefę tą barażową, to myślę, że to jest osiągalne. Natomiast myślę, że Arka celuje zdecydowanie wyżej. Kolejny mecz, gdzie mieliśmy czerwoną kartkę i rzut karny, to starcie Zagłębia Sosnowiec z Chrobrym Głogów. I tak jak chwaliliśmy Arkę za ten tydzień, że nie przegrała meczu, no to Chrobry w ten tydzień zarobił dokładnie 0 punktów w 3 meczach, 3 porażki z rzędu. Aż w końcu oni akurat, Maćku, wyciągnęli wnioski i wygrali z Zagłębiem Sosnowiec. Oczywiście tutaj bardzo mocno pomogła ta czerwona kartka w 23 minucie dla Borowskiego. No tutaj chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że ta czerwona kartka stuprocentowa. Łapanie zawodnika, który wychodzi. Ale to fatalne zachowanie, bo ale to jest, jak lepiej odpuścić. 3 na 1 wychodzą z jednym zawodnikiem. No właśnie, tak? On łapał, trener, a gdzie byli inni? A trener w takiej sytuacji rozgrzeszałby zawodnika, jeżeli on by nie pociągnął za koszulkę? Lepiej stracić gola, czy lepiej stracić zawodnika w takiej sytuacji? Trudne. Ja pierwsze co, to się zastanawiałem nie nad tym zawodnikiem, który złapał, tylko co robią pozostali. Jak go mogli zostawić samego i dlaczego było takie ustawienie obrony, tak? Mhm. Natomiast no wiadomo, że przy 0-0 początek meczu myślę, że można by było... Ja później sobie w powtórce oglądałem, że bramkarz jeszcze nie był bez szans, żeby tą interweniować tutaj. Poza tym to jest 23 minuta. 23 minuta. Trochę za wcześnie nie ratowaliśmy wyniku, nie? Tak, myślę, że tam było dużo czasu na to, żeby... Rozważyć. Tylko zwróćmy też uwagę, że... Rafał, faulowałeś kiedyś w takiej sytuacji? Zdarzało się? Zdarzało się, ale na pewno nie na początku spotkania. I myślę, że tutaj... Przede wszystkim wiek Borowskiego, bo to jest młody chłopak, spowodował to, że spanikował i chciał faulować. Zobaczmy, kogo faulował. On faulował Bochnaka, czyli tego chłopaka, który strzelił później 2 gole. On bardzo dobrze wyglądał w tym spotkaniu. Znakomicie. Dla mnie, nie wiem, co tam się wydarzyło w zespole Zagłębia, które grało w 10 i generalnie nadziewało się non-stop na kontry, prowadząc nawet w tym spotkaniu. Próbowali grać bardzo wysoko. Bardzo wysoko grali. Wysoko, ale bardzo wysoko. I tutaj to samo reakcja po stracie. Strata i jest praktycznie to autostrada do bramki. Dla mnie osobiście bardzo duże zaskoczenie było. Przede wszystkim być może właśnie brak Borowskiego spowodował to, że brakowało jednego ze stoperów. Bo Bochnak strzelał takie same bramki za każdym razem. Właśnie w
Prosto padła piłka. Prosto padła piłka między lewego obrońcę a półlewego stopera. Za każdym razem brakowało tam jednego z obrońców i on sobie po prostu bez problemu ścinał do środka i gdzieś tam oddawał strzał po długim słupku. Cofnijmy się do piątku, jeżeli pozwolicie. Mecz Chojniczanki z Górnikiem Łęczna. To też jest spotkanie, które należy tutaj omówić wynikliwie, bo Górnik Łęczna jest w formie katastrofalnej. Mówimy o zespole, który dopiero co grał w Ekstraklasie, a teraz pozostaje bez zwycięstwa i na przedostatniej pozycji w lidze. Jak tak zaczęliście mówić o tym, że jakaś posada trenera jest zagrożona, no to chyba w Łęcznej akurat ta posada trenera zagrożona jest. No Marcin Prasoł ma teraz gorące krzesło i on pewnie w najbliższych dwóch kolejkach będzie grał o utrzymanie swojej posady. No Górnik źle wygląda, co by tutaj nie mówić. Dla mnie też to był taki ważny mecz, bo w Chojniczance grało dwóch piłkarzy byłych Górnika, czyli Drewniak i Kalinkowski, czyli mecz z podtekstem. No ale Chojniczanka chyba, powiecie, że zasłużenie wygrała. No ja tak oceniam to spotkanie. No ja myślę, że tutaj ten mecz miał dwóch takich aktorów. Zbozień i Biernat. Przy pierwszej bramce Zbozień po prostu nie od tej strony krył i pozwolił na zgranie piłki do Mikołajczaka. Biernat był spóźniony, stracili bramkę. Później ci zawodnicy odrobili tą sytuację. A Biernat w jednej sytuacji wybił z linii bramkowej. Tak. Zbozień wrzucał piłkę z autu, Biernat skończył to głową, jest 1-1. No i trzecia bramka. Każdy wie, że nie wybija się piłki dokąd? Do środka. Do środka, tak jest. Biernat zagrał ślizgiem do środka i stąd ten strzał. Notabene wiadomo też, możemy powiedzieć, że 10 razy taką piłkę dostanie i nie strzeli. No ale jeśli by ta piłka nie była do środka wybita, nie byłoby tej sytuacji w 93 minucie. Więc tutaj to, no to niestety jak nie idzie, to nie idzie. I tutaj chwaliliśmy, przynajmniej ja chwaliłem Łęczną w ostatnim meczu. I twierdziłem, że coś się ruszyło, no to tutaj zawaliło się w tym meczu wiele. I jak to teraz poskładać? Ja pamiętam. Na papierze ten skład wygląda dobrze, bo są zawodnicy z doświadczeniem. Można to poukładać. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Jak spojrzymy na ławkę, to na tej ławce sporo tam brakuje, więc nawet trener ma rotację, kogoś wpuścić nowego i tak dalej. To jest ciężkie zadanie i nie wiadomo, czy jakie z wewnątrz tej grupy będzie spojrzenie i nie wiadomo też, czy ta zmiana coś tutaj da, że przyjdzie ktoś nowy i spojrzy inaczej. Spojrzy inaczej i powie, że za 24 godziny zamykają okienko transferowe, a mi brakuje trochę ludzi do grania, żeby coś zmienić. To jest, myślę, że problem Górnika i problem największy to są punkty, które uciekają, bo myślę, że absolutnie ten mecz był przynajmniej do zremisowania, bo obydwie ekipy grały na bardzo podobnym poziomie. Robili błędy jedni i drudzy, kreowali akcje jedni i drudzy. Było trochę fajnych zagrań, było troszeczkę takiego szaleństwa w tom i z powrotem grania, ale jednak punktów nie ma. No ja właśnie teraz powiedzieć, że już nie mam nic do dodania, bo dwa ostatnie zdania trener powiedział to, co ja myślę, czyli źle jest, jak popatrzymy na tabelę w Łęcznej, bo rzeczywiście tych punktów brakuje. Ta gra wcale nie jest taka tragiczna. Ale też brakuje jednego zawodnika w stosunku do poprzedniego sezonu, Bartosza Śpiączki. On bardzo dużo dawał w przodzie. No tak, to przede wszystkim napastnik, który strzela bramki. Tak? Górnik Łęczna nie wygląda źle, nie wygląda fatalnie, ale niestety ta liczba punktów jest bardzo, bardzo nikła. Teraz grali z drużyną, gdzie o tym meczu mówiło się, że to jest mecz o 6 punktów. Tak? Przegrywają takie spotkanie i rzeczywiście morale tego zespołu idą w dół, bo to była zdecydowanie drużyna w zasięgu Górnika Łęczna. Ten mecz też nie wyglądał tak, że Chojniczanka wygrała zasłużenie, była zdecydowanie lepszą drużyną, no ale no niestety, tak się dzieje. Ale więcej z gry, ja uważam, że Chojniczanka miała w tym meczu. No grała też na własnym stadionie, więc być może taki był plan też Górnika Łęczna, aby oddać trochę pole rywalowi i czekać na kontry. Taki mały Desperados 0,33 by się przydał, bo nie tak było jest. Tego, nie? No, dokładnie tak, dokładnie tak. Wiecie, komu by się przydało jeszcze takie piwo postawić? Tomaszowi Mikołajczakowi, bo to jest ciekawa postać. 34 lata, 11 sezon w zespole Chojniczanki. W każdym z tych sezonów strzelał przynajmniej po kilka bramek, a czasami i więcej. W tym meczu też również zdobyty gol przez tego piłkarza. No, człowiek instytucja już w Chojnicach. No ale oprócz tej bramki to on gdzieś tam natchnął takim strzałem
za pola karnego swoją drużynę. Jeśli mówimy o jakości, to tutaj akurat... To jest bardzo duża jakość, zdecydowanie. Tam każdy z zawodników, czy w linii obrony, czy w linii pomocy, wie doskonale, że jak nie wiem, co zrobić z piłką, zagram do Tomka, bo on umie grać tyłem do bramki, on umie przy tych jego warunkach zagrać jeden na jeden, wygrać ten pojedynek, więc bardzo cenny piłkarz, jeśli chodzi o drużynę Chojniczanki, i w tym spotkaniu pokazał, że... Warto też odnotować te piękne trafienie Cegiełki, młodego, 20-letni chłopak. Którego już nie ma w Chojniczance. Tak? Dzisiaj najprawdopodobniej chyba na zasadzie wypożyczenia trafił do Znicza Pruszków. O, proszę bardzo. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem wam zwrócić uwagę, właściwie zadać wam pytanie. Czy według was jest możliwy scenariusz, że Górnik Łęczna w tym sezonie nie tyle, że nie wywalczy powrotnego awansu, ale czy spadnie z pierwszej ligi? Tak było kiedyś. Bo to tak kiedyś było. Przed sezonem, jak sobie dywagowaliśmy o tych zespołach, które mogą być uwikłane w walkę o utrzymanie, no to Górnika Łęczna za wiele osób nie wskazywało, ale no ta sytuacja jest, Marcin, bardzo zła. Na dzisiaj jest 0,43 punktu na mecz. No to chyba mówi... Obok Sandecji i Resowi Górnik Łęczna jest jedynym zespołem, który jeszcze nie wygrał. No słuchajcie, dlatego sami o tym powiedzieliśmy, że słychać syreny alarmowe już w Łęcznej i szukanie nowego trenera. Mhm. Ale masz jakieś przecieki, kto to mógłby ewentualnie być? Nie, absolutnie nie. Nie mam żadnych. Szalne rury są. Mhm. Ale wiem, że oprócz Górnika Łęczna jest parę klubów, gdzie już śledzą sytuację, co po niektórych trenerów. A wiemy, że ta karuzela prędzej czy później musi zacząć się obracać. Na razie się obraca krzesło Marcina Sasala. Próbujemy je naprawić. Ja nie wiem, czy trener nie skakuje na tą karuzelę w ogóle. To jest, powiem ci, symptomatyczne. Trenerze, co tu się zadziało? To są pomówienia na razie. Nic się nie zadziało. Już karuzela się kręci? Tak, okay. Już się kręci. Dobra. Będziemy obserwować to, co będzie działo się w Górniku Łęczna, bo to jest przypadek doprawdy interesujący. Ta mała liczba bramek też strzelanych. To, co powiedziałeś, Maciek, że brakuje tam jednak napastnika i to widać też w statystykach, bo tych goli jest po prostu na ten moment za mało. Resowia GKS. To jest kolejne spotkanie, o którym chciałbym porozmawiać. Zwycięstwo wyjazdowe zespołu GKS-u Katowice. Resowia pozostaje na dnie tabeli. Znowu przegrywa, nawet nie strzelając gola u siebie. No i sytuacja zespołu z Rzeszowa jest niegodna pozazdroszczenia. To jest chyba kolejne miejsce, gdzie mielibyśmy typować, jeżeli chodzi o trenera, który może się pojawić na miejsce obecnego, to jest chyba to miejsce. I tu już mam parę przecieków, bo słyszałem o trenerze Mamrocie, słyszałem o trenerze Derbichu, więc tam gdzieś już jakieś informacje... Specjaliści pierwszoligowi. Do mnie docierają. Jest też gdzieś tam nazwisko trenera z Krakowa na myśli jednego z działaczy klubu z Rzeszowa, ale jeśli chodzi o samą grę Resowi, to ja mam wrażenie, że każda kolejka, w każdej kolejce Resowia gra tak samo, czyli w pierwszych 5 minutach coś widzimy, chęci gry do przodu, sytuację, ale tylko w pierwszych 5 minutach i być może druga część spotkania, znowu 5 minut. A tak to w każdym spotkaniu widzimy przewagę drużyny gości. Tak samo było teraz. Fajnie Resowia rozpoczęła to spotkanie dwoma sytuacjami, no ale później błąd, wielbłąd obrońcy, strata piłki na rzecz Araka. Ruben chyba, tak? Tak. Mhm. I Szwedzik kapitalnie się zachował, bo umówmy się, mógł spokojnie podciągnąć jeszcze bliżej, spróbować gry 2 na 1, ale oddał strzał. Widział, jak jest ustawiony Pindroch, trafił. No i GKS Katowice wywozi stamtąd zasłużone punkty, bo po tej bramce odnoszę wrażenie, że mimo wszystko kontrolowali to spotkanie, a jeszcze grali o jednego zawodnika więcej. Ja powiem tak, mecz na 0-0 moim zdaniem. I spodziewałem się więcej po GKS-ie Katowice, bo były momenty i były mecze, że zdecydowanie grali dobrze, a w tym meczu grali po prostu nijako, moim zdaniem. Ta sytuacja Kuby Araka, który zrobił presję na tym zawodniku, ja bym może tutaj szukał, czy był faul, czy nie, ale jak sobie popatrzyłem, no nie może tak się obrońca zachować, bo gdzieś się kręcił w kółko, odwraca się z piłką do swojej bramki, wyprowadzając piłkę. To już go nobilituje, że to nie ma w ogóle nawet czego oglądać, nawet jakby tutaj był faul. Błąd totalny, no i świetne zachowanie Szwedzika rzeczywiście. No Kuba Arak spresował zawodnika,
zagrał piłkę i to była cała historia tego meczu, natomiast reszta to tak jak Rafał powiedział, ten początek jeszcze coś tutaj było, natomiast później... No jeszcze ta czerwona kartka, tak? Przed programem rozmawialiśmy. Dokładnie, rozmawialiśmy. To jest kontrowersja, dla mnie nie, dla mnie absolutnie nie. Rozpędzony zawodnik GKS-u Katowice, Kubowicz został w blokach i zawodnik... Katowic wyszedłby naprawdę na bardzo dogodną tam sytuację. Tam jeszcze mógł do pustej bramki dograć koledze i by było... Czyli dla was nie ma kontrowersji, czerwona kartka? Nie, tutaj nie. Zasłużona. Pogadamy sobie z człowiekiem z Katowic, Adrian Błąd jest naszym gościem. Dzień dobry, Adrian, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Adrian, muszę najpierw dopytać, dlaczego tak późno pojawiłeś się na boisku w tym spotkaniu? Ten sezon zaczynałeś jako zawodnik grający zdecydowanie więcej. No tak, w meczu z Wisłą Kraków dostałem zmianę w przerwie przez uraz, w 40 tam uderzy trzeciej minucie, dosyć mocne podkręcenie i po prostu zostałem wyłączony na następną kolejkę także z Sandecją, w której nie byłem w ogóle w kadrze, dopiero gdzieś tam wracam po urazie i no cóż, i zaczynałem z ławki, a że mecz się układał po naszej myśli, no to też nie było sensu, żeby gdzieś tam dodatkowo jakby obciążać. Teraz też wchodzę jakby pomału już w normalny tam rytm i myślę, że będę do dyspozycji już niedługo dla trenera. A ten mecz z Arką Gdynia najbliższy, jesteś już w stanie powiedzieć, że jesteś gotów na 100%? To się jeszcze okaże jutro. Okaże się jutro, zobaczymy. Na razie jestem wprowadzany tak systematycznie gdzieś tam do tych zajęć na pełne obciążenia, więc mam nadzieję, że będę, ale... Życie zweryfikuje i mam nadzieję po prostu także, że wyjdziemy w optymalnym zestawieniu, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. W Rzeszowie wygrana, natomiast tutaj nie wiem, czy przysłuchiwałeś się naszej rozmowie, ale padły słowa, że trochę niedosyt jednak po tej grze GKS-u. Trochę minimalistycznie podeszliście do tego spotkania, kiedy była ta przewaga jednego zawodnika i skupiliście się po prostu na tym, żeby dowieść zwycięstwo do końca? Znaczy nie, ja powiem szczerze, że przysłuchałem się tutaj, co trener Sasal powiedział, że troszkę nie jak graliśmy, ale powiem tak, że pierwsza połowa myślę, że pokazała, że bardzo mocno kontrolujemy to spotkanie, później bramka i czerwona kartka na początku 0 drugiej połowy i troszkę jeszcze naszemu zespołowi po prostu brakuje takiego wyrachowania, bo mecz z Termaliką wcześniej, gdzie zremisowaliśmy 3-3 i też graliśmy w przewadze jednego zawodnika, teraz było podobnie. Jeszcze na zespół po prostu brakuje mu tego wyrachowania, żeby gdzieś tam przejąć pełną kontrolę nad meczem i tak brzydko to zabrzmi, ale dobić rywala na 2-3 i po prostu przekonywująco go wygrać, ale jeżeli chodzi o samą grę, to myślę, że wszystkie mecze, które gramy gdzieś tam z niskiej obrony i myślę, że to nam na razie służy, a rywale tak naprawdę no, gdzieś tam mało zagrożenia pod naszą bramką także stwarzają, więc mało meczów zdarza się, że jesteśmy aż tak zdominowani, może poza jednym na mecz na Wiśle, gdzie Wisła troszkę nas w drugiej połowie zdominowała i była więcej przy piłce, a tak to myślę, że te zespoły naprawdę nie mają z nami łatwo, nie mają łatwo także stwarzać sobie sytuacji bramkowych. Trener chce się odnieść? Nie, no dobrze, no ja się spodziewałem więcej, tak jak mówię, że przewaga zawodnika, że można ten mecz po prostu skończyć, bo zawsze się można narazić na jakąś sytuację z Księżyca, gdzieś tam się piłka odbije i można stracić punkty, natomiast rzeczywiście mecz pod kontrolą, jasne, że tak, ale tak jak powiedziałem, tylu zawodników grających razem, już jakiś czas jesteście ze sobą, i powinno to wyglądać zdecydowanie lepiej, natomiast na razie jest gra falowa. W większości przypadków jest dobrze, jest 1,5 punktu na mecz, jest miejsce pod szóstką, ale myślę, że ambicje zdecydowanie powinny być większe i ta przewaga piłkarska, którą macie, powinna się przełożyć na obraz tego meczu, że powinniście tutaj ten mecz już zamknąć dużo wcześniej. Maciek, chciałeś coś zapytać? Tak, ja mam pytanie do Adriana, bo Adrian jest już od lat w GKS-ie Katowice. On wiele widział w tym klubie, wiele drużyn, wielu trenerów i tak dalej. Jak ty oceniasz wasz potencjał w tym sezonie? Dla was to jest, nie wiem, celem minimum ta pierwsza szóstka, żeby awansować do barażów, czy mierzycie nawet wyżej? Znaczy, ja powiem tak, w tamtym sezonie zajęliśmy 8 miejsce, gdzie no, w pewnym momencie było bardzo ciężko i
obyć tak naprawdę w pierwszej lidze i wyszliśmy ogromną ręką i teraz cel jest taki, żeby po prostu być lepszym niż w tamtym sezonie, a co za tym idzie, no jest to minimum szóstka, ale tak naprawdę no wszystko weryfikuje boisko i myślę, że pokazujemy w niektórych meczach, że naprawdę jesteśmy w stanie powalczyć o wyższe miejsca w tej lidze i myślę, że tutaj będziemy na pewno liczącym się zespołem i tak sami tutaj podkreślacie, dłuższy czas już pracujemy ze sobą, dużo zostało zmienione tak naprawdę przez ostatnie półtorej roku, gdzie zmieniliśmy system troszkę grania i zaczęliśmy tak naprawdę więcej punktować i więcej stwarzać sytuacji i mniej tracić bramek przede wszystkim, bo w tamtym sezonie no, troszkę tych bramek traciliśmy i trzeba było zrobić to, żeby tą defensywę, że tak powiem, zamknąć. No i to nam się troszkę udało i dlatego też jesteśmy po 7 kolejkach gdzieś w tym czubie tabeli, bo w tamtym sezonie po 10 kolejkach to bodajże byliśmy już jeszcze w czerwonej. Teraz będzie dobry test, bo mecz z Arką. I myślę, że to wszystko będzie można te słowa obrócić w czyny. No, tu się zgodzę z trenerem, bo myślę, że to będzie taki mecz pokazujący też na co tak naprawdę nas stać w tym sezonie. No, Arka też troszkę z podrażnionymi ambicjami, bo myślę, że tak jak sami tutaj wcześniej powiedzieliście, no mierzą na pewno w pierwszą dwójkę i myślę, że po ostatniej porażce także z Odrą Opole przyjadą do Katowic bardzo mocno zmotywowani, żeby udowodnić swoją jakość piłkarską, no ale tak samo u nas jest duża jakość piłkarska, więc myślę, że przede wszystkim szykuje się bardzo fajne spotkanie, a co zweryfikuje boisko, no mam nadzieję, że pokażemy po prostu kawał dobro pierwszej ligowej piłki. Adrian, Patryk Szwedzik to jest talent duży, bardzo duży, czy jeszcze spokojnie? Na temat tego zawodnika chciałbym kilka zdań od ciebie. Bardzo duży, z bardzo dużo plusami, które mogą wnieść czy to do naszego zespołu, czy to do zespołu już w wyższej lidze, ale także musi pracować nad kilkoma elementami, które mogą go wznieść na ten level wyżej, który da mu gwarancję gry na przykład w ekstraklasie. Adrian Błąd, GKS Katowice. Bardzo dziękujemy za rozmowę, Adrian. Powodzenia w meczu z Arką. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No tak, Szwedzika docenialiśmy tutaj już wcześniej w różnych momentach i teraz też bramka decydująca o 3 punktach i po raz kolejny dobry występ. Natomiast jeżeli będzie się dalej rozwijał i tu Adrian zresztą też mówi, że musi pracować nad sobą, niech ten chłopak pracuje, ale myślę, że trenerzy też w Katowicach pracują nad nim, bo widzą co mają i na pewno ja wróżę temu zawodnikowi granie rzeczywiście na wyższym poziomie. Ja odnoszę wrażenie, że Szwedzik przede wszystkim wie doskonale, jaki ma potencjał, jaki ma talent. Jest świadomy swoich umiejętności i świadomy również tego, ile mu brakuje. I jak przyglądniemy mu się w każdym z tych spotkań, to widać u niego poprawę w niektórych elementach. Będzie ciekawie na pewno w tym meczu niedzielnym GKS Katowice Arka. Arce też życzymy powodzenia, żeby nie było w tym spotkaniu. Jeszcze jedno spotkanie nam zostało, ale takie bym powiedział, no, które zostaje w pamięci. Nawet ty chyba, Maciek, powiedziałeś, że będziesz pamiętał tę kolejkę z meczu, który Sandecja przegrała 0-5 z GKS-em Tychy. No to jest już katastrofa Sandecji, bo o ile ten zespół nie wygrywał spotkań, przegrywał je na ogół, no to w takim stylu, tak wysoko, jeszcze im się nie zdarzyło. To jest prawdziwa katastrofa. Pozycja trenera Dariusza Dudka no, wydaje się naprawdę wisieć na włosku w tym momencie. To rzadko się zdarza, że pierwszego gola GKS Tychy strzelił w doliczonym czasie pierwszej połowy i nic nie zapowiadało takiej katastrofy, że to się skończy aż 5-0. A tutaj w drugiej pierwsza połowie... Pierwsza połowa nie zapowiadała. Tak, a w drugiej połowie wszystko się totalnie posypało. Nawet sobie zapisałem tak, że to pojedynek gołej dupy z batem w drugiej połowie. Słuchajcie, rzadko się zdarza, żeby drużyna gości miała 100% skuteczność. 5 strzałów celnych, 5 bramek. Mhm. Więc to był w ogóle taki, tak jak Maciek powiedział, dziwny mecz, gdzie w pierwszej połowie nic się nie dzieje. Dopiero doliczony czas gry, wrzutka, przebitka, przepychanka, czy Czyżycki klatą strzela bramę. I
i taki mecz nijaki, tak? A później nagle co strzał, to bramka, co akcja, to gdzieś tam błąd obrony albo fatalne bramkarza błędy i totalnie nic nie wychodziło. Fatalne błędy Sandecji w defensywie. Jak sobie popatrzymy na występ tak całościowy, jeżeli chodzi o zespół, to wynik jest okej, okay, to jest jasna sprawa, blamasz, ale to jak zachowywali się w wyprowadzeniu piłki gracze Sandecji, no to to jest no, absolutnie kryminał. Kosakiewicz wybił piłkę do środka przy tym strzale Domingueza, no to są takie rzeczy trudne. To asysta była, nie? Asysta, tak? Asysta. A to ogólnie przy okay. tą piłkę trzech zawodników Sandecji mogło jeszcze przejąć. Jeszcze brak zdecydowania. Przejąć. Ja to zauważyłem tak po prostu, że no, ta bramka wpadła pierwsza. Ta połowa naprawdę nie zapowiadała w ogóle takiego czegoś, natomiast wpadła ta pierwsza bramka, a później już tak każdy, a dobra, to nie, ja gdzieś się śliznę koło meczu, bo nie było zespołu, po prostu nie było drużyny, ten wynik mógłby być inny. Ja z poniedziałek akurat się spotkałem z trenerem Mroczkowskim, byłem trenerem Sandecji i po tym wyniku mówię mu, zobacz Radek, pamiętasz kiedy taki był wynik? No nie wiem, no chyba najstarsi górale nie pamiętają, żeby 5-0 Sandecja przegrała u siebie, notabene na neutralnym boisku, no bo tak. Mecz był w Niepołomicach, ale będąc gospodarzem. No i oczywiście tutaj też należałoby wspomnieć o jednej rzeczy, że GKS Tychy no, strzelił 5 bramek. To nie jest przypadek. To nie są, chwaliliśmy ich ostatnio również, bo też strzelili trzy bramki. Tak. Obecnie najskuteczniejszy zespół pierwszej ligi. Tak, nie stracili żadnej. Zaczęło się to dobrze, zaczęło to dobrze wyglądać. Nie tylko tam jeden człowiek zaczyna dobrze grać, ale wielu zawodników tutaj. I Nedzić się pokazał z dobrej strony. I tutaj ja wyróżniłem, jak przejdziemy później do jedenastki, to będzie wiadomo, wyróżniłem kilku zawodników. Rzeczywiście tej jakości było sporo i ten mecz, no przy bierności rzeczywiście tutaj zawodników Sandecji w drugiej połowie, ale to też jest sztuka strzelić 5 bramek na każdym poziomie i naprawdę czapka z głowy. Tak, trzeba docenić to, że po strzelonej bramce, po prowadzeniu już 2-3 do zera, dalej GKS Tychy dążył do tego, żeby podwyższać to prowadzenie. Rumin poczuli się mocni po prostu. Rumin miał kolejne sytuacje i każdy słaba. Z nich chciał dalej ciągnąć ten wózek i strzelać bramki. To jest akurat bardzo dobre. Widać, że udało się trenerowi Nowakowi wypracować to w drużynie, że gramy od pierwszej do ostatniej minuty i walczymy o maksa, o pełną pulę. Nieważne, czy wygrywasz 1, 2, 3-0. Walczymy dalej. I to jest akurat na przyszłość bardzo dobre, bo ja jestem bardzo ciekawy kolejnych spotkań GKS-u Tychy. Jestem ciekawy też tego starcia w Bełchatowie ze Skrą Częstochowa z Sandecji, bo jeżeli tam się noga powinie, no to nie będzie argumentów, żeby... Tylko pamiętajmy, że trener Dudek to był człowiek, który... Pamiętamy to. Dwa lata temu, tak? Miał tę serię spotkań, tak. Dokładnie, więc on może coś odmienić na przykład jednym swoim wpisem wspaniałym na Facebooku, tym motywującym. On takie różne sentencje tam sprzedawał, więc no czekamy, co wymyśli w tak trudnej sytuacji. Wszystkie chwyty dozwolone w tej chwili, ale wiadomo, że chodzi o to, żeby wygrać mecz, bo na razie jest 7 kolejek bez zwycięstwa i to jest, myślę, że problemem. Jak to trener Dudek zrobi? Na pewno warto będzie poczekać, żeby zobaczyć odmieniony zespół Sandecji. Tak, jeszcze na minimalne pocieszenie kibiców Sandecji. Oni nie przegrywają na ogół tych spotkań. To jest najczęściej remisujący zespół w lidze. Dwie porażki tylko, no ale wciąż zero po stronie zwycięstwa. No i przede wszystkim to jest drużyna, która świetnie broniła. Grała w tej defensywie naprawdę szczelnie i ten mecz niestety pokazał, że jak się sypie, to tam, po całości. Tak jest, dzieje się tam coś złego i to jest kolejny klub, gdzie przewijają się nazwiska trenerów. Jakieś przecieki? Ja jedynie słyszałem o trenerze Marcu, który był i zrobił awans ze Stalą Mielec do Ekstraklasy. Gdzieś w Krakowie się o tym mówi. Zobaczmy, jak wygląda komplet wyników tej 7 kolejki raz jeszcze. Za moment przejdziemy sobie do rzeczonych 11 kolejki. Tak to się prezentuje, komplet rezultatów. To od razu jeszcze zanim ta 11 kolejki, 8 kolejka. I pytanie do was w tym nadchodzącym weekendzie, na jakie spotkanie będziecie najbardziej czekać? No ja sobie zaznaczyłem 2. Ruch Chorzów Brukbet i GKS Katowice Arka. Myślę, że tutaj będzie najciekawiej. No dla mnie też zdecydowanie mecz Ruchu z Brukbetem, aczkolwiek jestem bardzo ciekawy, czy ta forma Ruchu ostatnia będzie podtrzymana, czy rzeczywiście coś się już tam zmieni. Ale myślę, że to będzie jedno z ciekawszych spotkań. Drugie to GKS Katowice Arka Gdynia. Również jak dla mnie to może być spotkanie, gdzie zobaczymy fajny pomysł na grę, ale przede wszystkim jednych i drugich, którzy
będą chcieli zagrać o pełną pulę. No, zgadzam się z wami, tak samo te mecze są ciekawe, natomiast ja bym też chcę zobaczyć dwóch rannych, czyli Stal Rzeszów pod Beskidzie, jak zareagują po tych smutnych obrazkach z ostatniej kolejki. 11 kolejki, przechodzimy sobie do podsumowania Marcina Sasala, trener zawsze na koniec, to dzisiaj zaczniemy od trenera 11, proszę o grafikę. I prezentuje się ona tradycyjnie, tak bym to powiedział. Trenerze, oddaję głos. No średnia tu mi zmalała zdecydowanie, 24 i niecałe pół roku średnia tego zespołu. A to z racji tego, że tutaj bramkarz Puszczy Wróblewski zasłużył zdecydowanie na to, żeby go tutaj w tej jedenastce znaleźć. Myślę, że świetny występ. Na prawej obronie Marczuk ze Stali, tu już mówiliśmy, żeby to okienko się szybko zamykało. Doceniłem Igora Łasickiego za to, że kieruje tą defensywną stroną Wisły. To samo jeśli chodzi o Nedicza, jeśli chodzi o GKS Tychy. Ale też i na lewej obronie Szrek z Odry, też 25-letni zawodnik, który jeszcze się może rozwinąć. Na pewno on wywalczył karnego sytuacja. I taki ładny strzał. Tak, zdecydowanie bardzo dobry występ. No i tutaj w tym środku trochę namieszałem, ale tak, Mieszko Lorenz, który zasługuje zdecydowanie. Mesanowicz to jest dla mnie jakościowo zawodnik naprawdę topowy jak na tą ligę. I tutaj ze zmianą, tak? Na dziesiątce jest Pirulo i Dominguez, więc tutaj jakbym gdzieś taki mecz się odbył, to jeden za drugiego mógłby wejść, bo obydwaj zagrali świetnie i chciałem ich po prostu we dwóch docelić. No i na siódemce Bochniak, na jedenastce Młyński. Myślę, że tutaj niewiele trzeba dodawać. To są wiodący ludzie w swoich zespołach i też architekci tych sukcesów ostatnich. No i na dziewiątce myślę, że trochę taki był ostatnio w programie i trochę żeby go bardziej docenić, bo dużo w tym meczu zrobił i dużo zasłużył, dużo biegał, dużo walczył i też miał sytuację Rumin z GKS-u Tychy, no i Kuba Arak, który moim zdaniem to on spowodował to, że GKS wygrał ten pressing, ten odbiór, to zaangażowanie. Jeszcze przyzwyczajenia Kuba, z Rakowa być może. Tak, ale Kuba zawsze taki był, że ten charakter, taki typ zawodnika, ten tak charakter, ta walka i to spowodowało to, że te punkty dla Katowic zostały wywiezione z Rzeszowa. Rafał Grodzicki. Ile będzie zmian w tej wyjściowej 11? Absolutnie nie byłem na żadnym meczu z trenerem. Nie widzieliśmy się, mimo tego, że mamy bardzo podobne jedenastki. No ale zdecydowanie dla mnie również Wróblewski, taki MVP kolegi. Chłopak, który musiał wskoczyć w ciężkim momencie dla drużyny i pomógł w wielu sytuacjach. Nie będę mówił o zawodnikach, o których już trener wspomniał. No, Sołowej, przede wszystkim perfekcyjnie wykonany rzut karny. Z dużym spokojem, ale przede wszystkim taki szef linii obrony w Puszczy. Od niego bardzo dużo zależy i świetnie sobie tam radzi. Kamiński to przede wszystkim bramka. Znalazł się w polu karnym. Nie miał łatwej sytuacji. Musiał znaleźć odpowiednie miejsca, aby ta piłka wpadła do bramki Jarki. Zrobił to, więc jak dla mnie Odra wygrywa. Arka miała sporo sytuacji, Odra się z tego wybroniła, więc jak najbardziej. Zawodnik z linii obrony musiał trafić, jeszcze strzelający bramkę musi trafić do takiej jedenastki. Duda to jest naprawdę motor napędowy Wisły Kraków. Młody chłopak, a on jest wszędzie. Jest w obronie, jest w ataku, rozpoczyna akcję, pracuje, haruje za kolegów i uważam, że to jest zawodnik, gdzie jakbyśmy popatrzyli, może na jego statystyki nie rzucają na kolana, ale jeśli skauci mu się przyglądają, to myślę, że w każdym notesie tych skautów on się znajduje. No i Szwedzik. Trener postawił na Araka. Dla mnie Szwedzik, chociaż Kuba zrobił naprawdę rewelacyjną robotę przy tej bramce. Ci dwaj zawodnicy przede wszystkim zrobili dużo, aby GKS Katowice wygrał w Rzeszowie. I Szwedzik przede wszystkim za decyzję, za to, że nie bał się oddać strzału sprzed 16 metrów. Wziął to na klatę, trafił i Katowice wygrały ważne spotkanie dla siebie i pokazały, że ten duet napastników może dużo w naszej pierwszej lidze. Tu o jednym zawodniku trochę mało powiedzieliście, Pirulo. Myślę, że to jest zawodnik, który jest, jeżeli jest w tej swojej optymalnej dyspozycji, optymalnej formie,
To jest absolutnie top 3, ale top Maciek, 4 nie można piłkarzy. O nim mówić co program. No. Tak samo ja Szwedzika nie mogę co tydzień wystawiać w pierwszej 11, dlatego postawiłem na Kubę Araka. Panowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo wam dziękuję za tę dyskusję. Skondensowane, szybciutko wszystko omówione, więc można weekend zaczynać. Marcin Sasal. Dziękuję wszystkim. Rafał Grodzicki. Dziękuję bardzo. Maciej Wąsowski. Dziękuję bardzo. Wam też bardzo dziękujemy. Bądźcie z nami oczywiście także za tydzień w magazynie Pierwsza Klasa. No i jak już powiedzieliśmy, dobrego weekendu. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.